Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie, tak jak chcieliście, o kolekcji perfum. Tak jak powiedziałam, będą jeszcze dwa odcinki, ale zbliżamy się do końca, więc generalnie to jest przedostatni odcinek. No ale kolekcja się powiększa, to kto wie, pewnie zaraz będą i następne odcinki. Powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek jest o kolekcji perfum. Już zostało ich mało, ale przystąpmy szybciutko do omawiania. Dzisiejszy odcinek będą to perfumy z kolejna dziesiątka właśnie perfum, ale słuchajcie, będą bardzo inne, bym powiedziała, czyli dalszy odcinek takiej części rzadkich perfum, które nawet zdziwiona jestem, że są w mojej kolekcji. Ja Was z góry przepraszam za ten dźwięk, który dochodzi, ale niestety tu robotnicy pracują, kiedy ja nagrywam, akurat oni zaczęli pracę. No ale mam nadzieję, że dobrze będziecie mnie słyszeć, no i będziecie się świetnie bawić właśnie tutaj, poznając moje perfumy. Ale zaczynajmy szybciutko. Pierwszy zapach ucieszy zwolenników Chanel. Ja zapomniałam, słuchajcie, że mam te perfumy. To jest Chanel Number 19 Poudre, czyli taka pudrowa wersja. Słuchajcie, one są przepiękne. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja po prostu o nich zapomniałam. Sprawdzam, bo ja tak lubię kumulować perfumy. Niektóre, które nie używam, że tak powiem, na co dzień, albo mam jakiś specjalny sentyment, to one są schowane. No i tak się stało właśnie z tą pudrową, piękną wersją, taką zieloną, kwiatową, przecudna, słuchajcie, nawet teraz na zbliżającą się wiosnę, kiedy robi się cieplej. Coś przepięknego, fantastycznego, taka świeżo skoszona trawa dodająca właśnie energii, a przy tym jest taki klasyczny, pudrowy, piękny akord. To jest woda Eau de Parfum. Jak widzicie, że ja niedużo ją używam, ale tak jak Overtet, to jest jedna z moich ulubionych takich klasycznych, staroświeckich jakby odmian perfum Chanel, także Wam polecam. Nie spodziewałam się, że ją zobaczę. Następnym rzadkim zapachem, ja wspominałam tutaj u siebie na kanale, no ale pracując jeszcze wcześniej dla Shiseido, słuchajcie, pamiętam, jak był ten, ta odsłona tych perfum. To jest przepiękne, ja pamiętam, jak lansowaliśmy, to jest taka odsłona bardzo kwiatowa, właśnie taka wiosenna, kiedy kwiaty tutaj zaczynają kwitnąć. Bardzo kobieca, ale powiem Wam szczerze, że byłam trochę zawiedziona tą odsłoną Ever Bloom Shiseido, bo ona była taka trochę nijaka. Ona jest kwiatowa, ale trochę zbliża się do Calvina Kleina, mi jakby przypomina Calvina Kleina, ale to nie jest jakiś taka odmiana, która, nie wiem, koniecznie musimy mieć w swojej kolekcji, ale podobała mi się cała ta projekcja właśnie tej kolekcji, kiedy lansowali te perfumy, ten cały lunch, no i piękna buteleczka. Natomiast ja mam, one są bardzo zmysłowe, jeśli mogę tak powiedzieć, bardzo kobiece, bardzo, bardzo mega kwiatowe. To jest właśnie taki otwierający powietrze, otwierający bukiet kwiatów, ale dla mnie ona jest taka troszeczkę zwykła, no ale jest w mojej kolekcji. Kolejnym zapachem to jest stary, dobry Davidoff Cool Water Woman. Kto nie pamięta tej, było chyba jeszcze dla mężczyzn, kto nie pamięta tej wersji. Ja mi się wydaje, że on nie jest już najświeższy i być może on jest nawet, no być może, choć nie, jest nadal ta świeżość. Staram się go ładnie przechowywać, to był tester, więc nie mam korka, ale zobaczcie, taka właśnie sylwetka piękna kobiety. Kojarzy mi się, słuchajcie, z wakacjami, z morzem, kiedy się właśnie robi tak mega ciepło. Macie taką odświeżającą mgiełkę, taką odświeżającą. To jest, słuchajcie, woda toaletowa. Jest jeszcze tu jakiś napis. Tak, woda toaletowa. I słuchajcie, ona jest bardzo fajnie się sprawdza na takie gorące dni, czyli na taki już typowy summer, na lato. Ja pamiętam, że to był szał ciał właśnie na te perfumy i każdy chciał je mieć kiedyś, wcześniej czy później, będąc tutaj bardzo młodym. Kolejnym zapachem, który ja niedawno kupiłam, ale powiem Wam szczerze, że kupiłam sobie taki atomizer Eau de Toilette, a miałam kupić Eau de Parfum, więc się pomyliłam, który możemy włożyć w taki atomizer ozdobny. a mianowicie świetna wersja na lato to jest Tom Ford Soleil Blanc. Kokosowy zapach, który dodaje właśnie takiej energii, świetnie się sprawdza na wakacje. Ja chyba gdzieś go uchwyciłam w tych super zapachach Tom Ford. Ja Wam podlinkuję, które warto sprawdzić i które mam w swojej kolekcji. To jest zapach taki, słuchajcie, ja go czasem lubię, czasem nie. Ta woda toaletowa jest bardziej mdła. Oczywiście flakonik taki duży, bo to jest 10 ml, a jest bardziej, że tak powiem, Tom Fordowski, piękny właśnie jak zwykle. No ale ja wiem, rzadko używam, ale myślę, że tak jak powiedziałam, tutaj to jest taka wersja lekka, trochę mydlana, gdzieś tam ten kokos, ale wiem, że są osoby, które uwielbiają ją i ja mam takie mieszane uczucia, raz ją kocham, raz nie za bardzo, może dlatego, że ją takie dni właśnie, że lubię kokos, a czasem nie. Może dlatego. Ale pełna wersja, buteleczka jest cudna i kto wie, może będę miała. Następnym, słuchajcie, zapachem, który tu Wam chcę przedstawić, jest limitowanka, która chyba już jest nie do dostania nigdzie, a mianowicie to jest Paris Yves Saint Laurent. To była wersja, słuchajcie, Wam przedstawiałam w zapachach, najlepszych zapachach Yves Saint Laurent i przedstawiałam Wam w ogóle ją, tak odczytuję, która to jest wersja, ale to jest jakaś specjalna, limitowana wersja, że ja już ślepnę i nie bardzo widzę, co tu jest napisane, ale podlinkuję, napiszę Wam dokładnie, która ta wersja. Przepiękny, takie apogeum róży, przepiękny, cudowny zapach. Ja go również polubiłam, bo on gdzieś mi przypomina Baby Dolla. No coś pięknego, naprawdę świeży, taka soczysta wiosna, która się rozpoczyna i rozpoczynamy taki soczysty dzień, bardzo piękna. Nie widziałam jej nigdzie, ale wiem, że Yves Saint Laurent lubi takie rarytaski gdzieś tam nam przedstawiać na takie specyficzne okresy i gdzieś te limitowanki właśnie tam są. Kolejnym zapachem, który ja, słuchajcie, nie za bardzo lubię, to był zapach, który ja kupiłam, przedstawiłam Wam perfumy, które kupiłam w ciemno. Ten akurat nie jest zapachem drugiej szansy. Ja wiem, że bardzo dużo osób go lubi. Piękna kobieca buteleczka Girl of Now Forever Elie Saab. Jak lubię Elie Saab jako projektanta, nie bardzo te perfumy do mnie trafiają. Ja wiem, że są dużo osób jest zwolenniczkami tego zapachu. Dla mnie on jest przesycony. Gdzieś tam jest ten jaśmin, który jest dla mnie bardzo uciążliwy i który jest bardzo ostry, ja tego nie mogę nosić. Słuchajcie, jak butelka jest przepiękna, przecudowna i całe te kreacje są cudnie. Takie uwieńczenie właśnie takiej kobiecości, takiej, bym powiedziała, przepraszam, tu włos mi się zjeżdżał, takiej właśnie kwintesencji, bo one są przecudne, przepiękne i warto mieć na toaletce. Tak zapach ja nie mogę nosić. Może do niego nie dorosłam, a może to nie są moje zapachy, bo ja niektórych zapachów, słuchajcie, po tylu latach nawet w perfumerii nie znoszę i mam takie zapachy, które pewnie nigdy się do nich nie przekonam, bo no, po prostu źle na mnie leżą, a lubię czasem je na koleżankach, jak Black Orchid z Tomego Forda. Tutaj kolejną odsłoną to są tanie perfumy. Słuchajcie, ja muszę w końcu zajrzeć do Zary i kupić jakieś inne perfumy, bo ja Wam zrobiłam taką tutaj recenzję Red Temptation, który jest imitacją Baccarat 540, no ale tutaj piękna wersja, taka, słuchajcie, ona jest cudowna, pozwolicie, że ja sobie ją przypomnę. Przecudna wiosenna Waterfall Broom, Zara Blossom, 10 ml. Taki flakonik, ja lubię fioletowe kolory, dlatego pewnie przygarnęłam to. Ale bardzo taki, słuchajcie, taki liliowy zapach, liliowy, konwaliowy, on mi się kojarzy koniecznie z wiosną. Bardzo fajny na wyjazd, to jest taka mini perfumy, które mam w swojej kolekcji. A wiem, że Zara ma dość ich sporo, także na pewno kupię i zrobię może taki odcinek tańszych, a sprawdzonych perfum. No i tu następne odzwierciedlenie, znaczy odzwierciedleniem, kolejnym tutaj unikatem, który Wam zaraz pokażę, w pięknym pudełeczku Jo Malone, którym przechowuję tutaj. Są dwa zapachy, kiedy ja tu przyjechałam, to właśnie kupiłam od Jo Malone, więc to już będzie jakiś czas. Ja je używałam troszkę, to piękne są te buty, pięknie jest to opakowanie w ogóle. Ja mam specjalny odcinek o zapachach Jo Malone, czy warto je kupić, czy warto wydać w ogóle 500 zł na candle, na świecę. Wejdźcie koniecznie na ten film, bo on dość jest taki obszerny, no ale ja Wam pokażę, co ja mam w środku. To jest pierwszy mój zakup, który ja robiłam, kiedy zaczęłam takie właśnie taką przygodę z Jo Malone. English Pear and Freesia. Przepiękny zapach, słuchajcie, do lajerowania. Cudny, świeży, taki energetyczny, ale taka mgiełka właśnie, którą możecie używać codziennie. Ja tak szybko Wam zabrałam, zobaczcie, tak wygląda. Bo tu są 30. I fajnie, że można kupić 30, nie od razu tą setkę wody toaletowej. No i przepiękna Earl Grey and Cucumber. A uwielbiam, słuchajcie, to jest zapach, który ja... To jest moja taka odskocznia. Aż zapomniałam o nim, taka, o Boże, aż chce się żyć i dostajecie takiego, na przykład, takiego kopa energetycznego i w ogóle czujecie się świetnie, świeżo i tak jakbyście miały tą filiżankę herbaty. Tutaj jest Earl Grey, kto lubi Earl Greya, to wie. Coś przepięknego, mi się wydaje, że ten zapach już niestety jest off, czyli jest, mimo że ładnie przechowywałam, to jest już przeterminowany, bo ja go kupiłam, słuchajcie, bardzo, bardzo dawno temu, mimo że dobrze przechowywałam. Wydaje mi się, że to nie jest to, ale no mam czasem takie ulubione właśnie z Jo Malone, które niekoniecznie zawsze używam, chociaż wiecie, że używam niektóre, no ale mam w swojej kolekcji, bo są warte grzechu. Słuchajcie, na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało mój odcinek, mimo tych dźwięków, które tu dochodziły na początku, teraz się uspokoiły. To jest przedostatni odcinek z tej serii kolekcja moich perfum. Będzie jeszcze jeden, ale kto wie, one się tu, te perfumy rozrastają. Ostatnio mam kilka nowych, ale nie wiem, czy będę je powtarzać, no bo będą w odcinkach znowuż moje nowości. Także nie chcę Was zamęczać. Powiedzcie mi, które z nich lubicie, macie, albo tak na przykład Dawidoff, czy miałyście taki okres, że właśnie koniecznie chciałyście je mieć. Zapraszam Was wszystkich serdecznie do lajkowania oczywiście i do subskrypcji. Włączajcie ten magiczny tutaj guziczek i subskrybujcie mój kanał. I bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zostawiają komentarze. Ja staram się jak najszybciej odpisać, ale ostatnio jestem bardzo busy i dużo się u mnie dzieje, więc troszkę mam mniej czasu, ale ja o Was pamiętam i na bieżąco je czytam i odpowiem. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa.